Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy widzowie. Partia Aleksander Alechin kontra Emanuel Lasker, czwarty mistrz świata kontra trzeci mistrz świata. Niezwykle interesująca kombinacja w partii nastąpiła. Zapraszam serdecznie do analizy. Pamiętajmy, analizujmy partie klasyczne, one są niezwykle ważne. Ja sobie zdaję sprawę, że trochę mniej się klikają, ale to myślę, że jest nieistotne. Jak ktoś z tego coś wyniesie, to ja się bardzo z tego cieszę i myślę, że klasyka jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Tutaj białe rozpoczęły ruchem D4, D5 odpowiedział Emanuel Lasker, C4 e6 Gambit hetmański, moi drodzy, na szachownicy. Skoczek na C3, oczywiście bicie pionka tutaj na C4 groźne dla białych. Nie jest, gdyż możemy potem spróbować zagrać E4 i gońcem tego pionka z C4 zdejmować. Skoczek zagrał na F6, skoczek na F3, normalna sprawa. Goniec E7, tak grają dzisiaj e, zawodnicy, arcymistrzowie również. E, do tej pory w ten sposób Gambit hetmański to jest naturalna sprawa. I koniec G5, też ciekawym ruchem jest zagranie gońcem na F3. 4 to jest jeden z wielu wariantów, goniec G5 można spokojnie grać, nawet jeżeli tu stoi goniec i, um, że tak powiem, to związanie blokuje, ale goniec G5 jest jak najbardziej prawidłowy. Skoczek z B na D7, moi drodzy, i E3. Gambit Hetmański jest takim debiutem, który potrafi być ostry, ale też z reguły jest taką grą pozycyjną. Ale też bardzo prosto się tutaj wyprowadza figur, jeżeli widzimy ten obrazek. To zobaczcie skoczki ładnie wyprowadzone z gońcem. Goniec tu już pilnuje pionka. Za chwilę gońcem wychodzimy, wstawiamy wieżę na C1 lub na D1, robimy roszadę i tak dalej, i tak dalej. Kwestia po prostu przeanalizowania trochę partii, znalezienia wariantów, zrozumienia gry i myślę, że będzie dobrze, moi drodzy. Tutaj roszada ze strony czarnych wieża C1. To chyba znak firmowy Alechina, tak mi się po prostu kojarzy. Analizując kiedyś partię jako dzieciak pamiętam, że Alechin zagrywał często wieża C1 i co mi utkwiło w pamięci i ten ruch mi się spodobał, chociaż teraz się rzadziej już go spotykam, ale myślę, że to jest naturalne posunięcie. O co chodzi? Gramy wieżą na C1, żeby tutaj na linii troszkę pograć, ale też czekamy z tym, żeby czarne wybiły pionka na C4, żeby nie tracić tempa gońcem i od razu wybić na C4. Moi drodzy, zostało zagrane C6 i goniec na D3. Oczywiście, gońcem można wyjść, to nie jest grzech. Nawet jeżeli tutaj będzie bicie na C4, co też poszło. Straciliśmy tempo generalnie białymi, ale i tak i nie. To jest normalna sprawa. Nie ma chyba lepszej tutaj możliwości, żeby wyprowadzić gońca, jak nim nie poruszając. Nie zmusimy też przeciwnika przede wszystkim do bicia na C4. Znaczy, nie zmusimy go. On nie musi ten. Czarno nie muszą bić na C4. Ale zagrywając gońcem na d3, bicie na c4 jest na pewno dla czarnych kuszące. Skoczek na d5. Czarne liczą prawdopodobnie na wymianę, i tutaj, że na d5 będzie wymiana i się otworzy bardzo ładnie pozycja. No, nie możemy na to białej pozwolić, gdyż centrum należy trzymać. Przede wszystkim tutaj wybicie jest jak najbardziej dobre i Hetman zbił na e7. Plan czarnych jest taki, żeby zagrać e5, no i to myślę, że jest dobra sprawa ze strony czarnych. Ta pozycja jest niby troszeczkę, wygląda, że jest troszeczkę ciężka dla czarnych, bo goniec nie gra, ale to się za chwilę właśnie rozdmuchuje poprzez ruch e5, więc białe muszą mieć na uwadze, grając gamit hetmański, moi drodzy, ale Chin zagrał skoczkiem na e4. No, ciekawe zagranie, muszę przyznać. E, takie, no, do centrum skoczek wchodzi. Tutaj nie boimy się takiego zagrania Hetmanem na B4, gdyż mamy na przykład Hetman D2. Widzimy wieża broni na Skoczka na C4. Po wymianie Hetmanów myślę, że Skoczek na D6 mógł mieć świetną placówkę. Dlatego też czarne decydują się na zagranie Skoczek na F6. E, przepraszam najmocniej, Skoczek z piątki na F6, nie ten Skoczek. E, propozycja wymiany, ale Skoczek zagrywa na G3. I moi drodzy, jak czarnymi tutaj grać teraz? No, już myślę, że większość wie posunięcie E5. Oczywiście E5 jest standardowym zagraniem, żeby te centrum tutaj rozbijać, ale zwróćmy uwagę, że piękne miejsce dla skoczka F5 się pojawiło. Tylko, że jak zagramy skoczkiem teraz na F5, no to Hetman B4. No i raczej musimy Hetman D2 zagrać, wymienić Hetmany. I tak naprawdę skoczek F5 wygląda dobrze, ale też. Czy on czymś grozi, takim jakimś, jakimś zagraniem takim bardzo groźnym dla czarnych? Myślę, że nie. Dlatego też białe, no jak już Alechin gra roszale, to znaczy, że skoczek F5 nie działał w debiucie. Po wymianie skoczek zagrał na F5, wtrącenie nastąpiło i Hetman na D8. No dobra. Teraz, teraz jest pytanie takie, czym zbić na D4? Czy pionkiem, czy skoczkiem, czy drugim skoczkiem? Czy hetmanem? Dużo jest możliwości. Moi drodzy, raczej pionkiem tutaj e, wybić. No teoretycznie można, ale będzie to izolowany pionek. Potem dostaniemy taki ruch skoczek B6. Troszkę się uprości. Gońcem trzeba będzie uciekać, bronić tutaj skoczka. Skoczek postanowił z trójki zbić na D4. To wygląda groźniej, gdyż skoczki są troszkę wyżej e, na planszy w centrum i jakieś tutaj e, ataki na króla teoretyczne powstają. Skoczek zagrał na E5. Dobry ruch i goniec B3. Goniec zawsze tutaj kontroluje diagonalę, to jest ważna sprawa. Moi drodzy, i teraz e, czarne decydują się na bardzo dobre zagranie. Zobaczcie, że ten skoczek troszeczkę już w partii pograł. Kilka ruchów zrobił, a czarny nie wyprowadzając gońca. Od razu wymieniają na F5. To jest dobra, dobre zagranie. I okazuje się, moi drodzy, że ta pozycja jest kompletnie równa. Kompletnie równa. E, można byłoby tu na przykład e, czarnymi zagrać G6 bez problemu. E, skoczek na przykład na D4, Hetman E7, Hetman E2. Tak przykładowo wieża F na E8, takie standardowe posunięcia u czarnych i wieża z F na D1. F na D1. Ta pozycja jest naprawdę bardzo równa, jeśli chodzi o cenę silnika. Odrobinkę mi się lepiej podobają białe, ale tak odrobinkę z tego względu, że goniec jednak tutaj jest na diagonali, ale on tutaj jeszcze nie jest jakąś taką strasznie groźną figurą, ale mimo wszystko goniec zawsze, e, dobrze mieć gońca, tutaj kontrola tych, e, tych punktów. Gramy po prostu dalej. Najważniejsze jest to, żeby biały mi nie dostać gorszej pozycji, e, ale też czarne tutaj wyrównały, więc to jest sukces. Znaczy wyrównały, tak mogłoby być w partii, ale tak nie było, moi drodzy. Niestety Emanuel Lasker się pomylił i zagrał Hetman B6. No, nie, nie, nie docenił tutaj zagrożenia. Oczywiście też można było próbować zbijać tutaj na D1. To już byłoby chyba mniejsze zło. No, Hetman zagrał na B6. I teraz, jak wykorzystać to, że Hetman przeszedł sobie tutaj na skrzydło hetmańskie? Nic nie grozi absolutnie. Jak grać dalej, moi drodzy? No, Hetman zagrał na D6. Centralizacja Hetmana, ale z prostym atakiem na skoczka. I skoczek zagrał na D7. No, właśnie, skoczek na D7. No, tak wygląda to nieco dziwnie. Skoczek wrócił do łask, ale, moi drodzy, takie ciekawe zagranie tutaj istnieje. Mianowicie, na przykład, skoczek na G6. Tylko, że ten skoczek G6 nie działa. Może znajdziemy teraz opcję, jak zagrać białymi, żeby uzyskać tutaj taką no, przewagę, nawet nie minimalną, nawet sporą, moi drodzy. Można sobie jak zwykle zatrzymać filmik i poszukać. E, otóż, moi drodzy, skoczek na H6. E, bardzo ładne zagranie. Jeżeli król odchodzi, to tutaj zbijamy i wygrywamy, więc należałoby raczej zbić e, i hetman zbija na F6. Struktura pionków jest zniszczona, a my bardzo mocno napieramy na punkt F7. E, myślę, że bardzo ciekawe zagranie taktyczne, takie, taki fajny zabieg kosmetyczny e, tu się pojawia. Ale, moi drodzy, również po tym posunięciu wieża na przykład mogłoby zagrać na E8. Jak grać dalej? Otóż okazuje się, że teraz białe zaczynają i zdobywają pionka. Wiem, że to wygląda dziwnie na początek. Więcej się zdobyć nie da, ale pionek jest zdobyty. Za jak zwykle, zatrzymujemy sobie materiał i szukamy tej opcji. Otóż skoczek na E7 szach, król H8, Hetman zbija tutaj, moi drodzy, na E5, skoczek G8 odbija tutaj figurę um, czarną bez problemu, ale skoczek zagrywa na D5. No właśnie, skoczek na d5. Jak bicie to bicie oczywiście. Jak wieża bije to bijemy na b6 i na końcu goniec zbija na f7. Powiedzmy wieża e7 go goni i wracamy. Nie wymieniamy oczywiście, trzymamy silnego gońca. Jest pionek więcej u białych, technicznie wygrana pozycja. Och, to się łatwo mówi oczywiście. No po Hetman d6 w partii nastąpiło zagranie na d7 i moi drodzy, w tym momencie Alechin Zagrał zdrowe posunięcie. Wieża z F na D1. Ostatnia figura wchodzi do gry, to jest niezwykle istotne. Wszystkie figury muszą w szachach grać, jeżeli chcemy grać dobrze. Wieża zagrała z, nad, na, z A na D8 i Hetman G3. Prosta rzecz, chcemy dać mata. No właśnie. Robią się powoli kłopoty, gdyż widzimy, że wszystkie figury są bardzo aktywne, wszystkie bez wyjątku. A czarne takie są troszeczkę w defensywie, i muszą uważać na króla. Zostało zagrane G6. I moi drodzy, w tym momencie Alechin zagrał Hetman G5. Jeszcze można sobie pozwolić na to zagranie. Widzimy, że jest związanie, więc skoczek nie musi od razu uciekać z F5. Absolutnie grozimy. Te figury są bliżej króla. Król zagrywa na H8 sprytnie, bo tutaj teraz grozi bicie. No właśnie. Jak zagrywają białe? Otóż skoczek D6. Z prostym atakiem. Prosta, proste zagranie, prosta odpowiedź. Król zagrywa na G7, moi drodzy. I Alechin e, musi wprowadzić kolejne e, rezerwy do e, akcji, tutaj, że tak powiem. Można próbować na przykład grać wieża C4, wieża D4 lub wieża z F4. To jest bardzo standardowe zagranie takie wieżą na C4. Standardowe i nie do końca, ale ta wieża zawsze też może pójść na H4, próbować atakować tutaj króla. Alechin zdecydował się zagrać pionkiem N4 i to jest również dobre zagranie. Grozi E5. Bardzo niebezpieczny ruch. Skoczek już do defensywy tutaj uciekł. Bardzo ciężko też grać czarnymi w takiej pozycji, gdy jesteśmy tutaj przypierani do muru bardzo mocno. I Alechin, stojąc. Skoczkiem wyśmienicie, pionek jest w natarciu, goniec przygotowany. Hetman również zagrywa wieżą na D3. To jest posunięcie przyjemne, spożyteczne, gdyż grozi na przykład tutaj takie e, zdwojenie wież. Silna bateria na linii D może działać, a przede wszystkim też wieża gra po trójce i zawsze może się przydać do ataku na króla. Pamiętajmy o takich posunięciach, moi drodzy. No i cóż, w tym momencie czarne zagrały E6. Niestety to posunięcie jest ruchem przegrywającym, moi drodzy. Białe zaczynają i uwaga, dają mata w pięciu posunięciach. Jeżeli czarne będą stawiały maksymalny opór, zatrzymujemy film, moi drodzy, i szukamy rozwiązania. Uczmy się na klasycznych partiach. Ja już pokazuję rozwiązanie. Skoczek zagrywa na F5 szach. Zobaczcie, dwie figury pod biciem, ale jest szach, więc król ma jedyne miejsce do ucieczki na H8. Również w tym momencie można sobie zatrzymać materiał, moi drodzy, poszukać odpowiedzi, jak dać tutaj, jak wygrywać tutaj dalej białymi. Bardzo ładne taktyczne uderzenie. Otóż, moi drodzy, jak grom z jasnego nieba, Hetman, Hetman, moi drodzy, zbija na G6. Niesamowity ruch, po którym się czarne poddały. No ale dlaczego? Otóż. Jeżeli będzie bicie na G6, wieża H3, jedyne zagranie na H6 i jest mat, moi drodzy. To jest wszystko kontrolowane. Gonie działa pięknie, skoczek działa pięknie. Wszystko tu się ładnie broni i zazębia. Moi drodzy, no cóż, jeszcze można było zagrać na przykład w tym momencie wieża F7, ale to się. I teraz właśnie tak, taka, taka ciekawostka mała, już w sumie nieistotna. Czy w tym momencie białe dają mata w dwóch posunięciach, czy w trzech posunięciach? Odpowiedzcie i piszcie w komentarzach, żeby pierwsza myśl najlepsza. E, znaczy musicie, musicie też pewnie chwilę policzyć. W dwóch ruchach dajemy mata, czy w trzech? Otóż rozwiązaniem jest, moi drodzy, w trzech. Dlatego, że jak bijemy tutaj, zauważcie, jest nieuchronny mat w jednym ruchu, czyli teoretycznie w dwóch posunięciach. Ale okazuje się, że jeszcze tutaj jest bicie z szachem, no i trzeba odbić. I teraz faktycznie w trzecim ruchu dajemy mata nieuniknionego na G7. Moi drodzy pozycja końcowa w partii, dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, klasyka jest niezwykle ważna w zrozumieniu szachów. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, cześć.